jakiś taki chyba bunt, niezgoda na to, co się działo w tym świecie i do tej pory się dzieje, bo prawda jest taka, że ludzie trenując sport amatorsko robią sobie w większości krzywdę i nawet nie mają tej świadomości. Moim gościem dziś jest Mateusz Jasiński. Mateusz jest trenerem rozwoju osobistego, nauczycielem ruchu, autorem książki Żyj Bardziej oraz doktorem akupunktury. Cześć Mateusz. Aloha, dzień dobry. Mateusz, najpierw bym chciała przeczytać fragment z Twojego bloga, z Twojej strony, bo bardzo ciekawie piszesz. Od zawsze problematyczne było dla mnie opisywanie tego, kim jestem i co robię, bo odpowiedzi na te pytania zmieniają się wraz ze mną. Jaka jest odpowiedź aktualnie? Poznawałam Cię jako trener biegania, to było parę lat temu, pewnie jakieś 4-5 nawet już. I chyba sporo się zmieniło od tego czasu. No jedyna stała to zmiana i wszystko się cały czas zmienia. Dlatego taka próba odpowiedzenia sobie, kim jestem, jest bardzo trudna. Szczególnie jeśli już człowiek dowie się, czym jest ego i ma świadomość tego, że utożsamianie się z rolami nie jest nigdy odpowiedzią na to, kim jesteśmy, bo my jako ludzie jesteśmy czymś więcej niż tylko ludźmi zamkniętymi w ciele. Niektórzy mówią, że jesteśmy duszami, które poruszają się na ziemskim padole właśnie mając ciało. Niektórzy mówią, że jesteśmy energią. Niektórzy mówią, że jesteśmy niczym, biorąc pod uwagę fakt, że no, większość materii jest pustką, tak, nicością. Więc mogę tak sobie filozoficznie gadać, kim jesteśmy. Ja po prostu staram się być. Staram się to obserwować i podążać za tym, co mi podpowie intuicja, i te moje role życiowe się faktycznie nieustannie zmieniają. I gdyby mi ktoś powiedział, co będę robić dzisiaj, nie wiem, 3 lata temu, to bym w to na pewno nie uwierzył. Na pewno odgrywam kilka ról w życiu, chociaż staram się nie grać, staram się być sobą, no ale faktycznie to, co robię, determinuje moje role i jestem ojcem, jestem partnerem, pomagam ludziom na wielu poziomach zdrowotnych, więc trudno powiedzieć, kim jestem. Staram się być po prostu. A bardzo mnie ciekawi, skąd ta zmiana? W sensie, byłeś trenerem biegania, dość w zasadzie popularnym, że tak powiem, w blogosferze i gdzieś tam medialnie. I wiem, że dość było, pamiętam, głośno w świecie blogosfery, jak napisałeś post, że jednak potrzebujesz czegoś więcej. Tak. Znaczy, bardzo rozczarowywał mnie ten świat w pewnym momencie i jak na początku byłem zafascynowany tym, że podróżuję po świecie, że startuję w zawodach, że cały czas przekraczam swoje granice i bariery, to w pewnym momencie zauważyłem wiele takich rzeczy w tym świecie, które mi bardzo nie odpowiada. To, że ludzie oceniają siebie przez pryzmat swoich wyników, że porównują siebie przez pryzmat osiąganych wyników, że niby to jest zabawa, ale tak naprawdę to nie była zabawa. Nudziły mnie już też trochę cały czas rozmowy o tym samym. Ja pobiegłem tyle, ja mam takie buty. W zasadzie poznałeś naprawdę bardzo szerokie spektrum ludzi z tego środowiska. Zaczynałem być coraz bardziej rozczarowany i widziałem, że wiele z tych osób ma... że bieganie dla tych ludzi jest w życiu swego rodzaju ucieczką i nie chcą spojrzeć prosto w oczy swoim lękom czy też swoim jakimś takim trudnym sytuacjom w życiu, od których uciekają. I no, ja nie chciałem po prostu już brać w tym udziału, mimo tego, że wciąż biegam i kocham bieganie, ale robię to zupełnie inaczej i robię to gdzieś tam poza tym, co się obecnie dzieje. Ale dzisiaj już mam taką na to 100% zgodę. Każdy ma swój etap, każdy robi w życiu to, co potrzebuje, to, co czuje. Dla mnie to już po prostu czułem, że już wyczerpałem swoją eksplorację w tym świecie i w tej formule i szukałem czegoś zdecydowanie innego, szczególnie jak sobie uświadomiłem, że bieganie to jest jedna z wielu gałęzi ruchu, których potrzebuje nasze ciało. Poznałem taki koncept, który się nazywa dieta ruchowa. I to bardzo mnie przekonało i w momencie, kiedy zacząłem go eksplorować, kiedy zacząłem nie tylko biegać, ale ruszać się w wielu aspektach i rozwijać się fizycznie, no to wtedy doszedłem do wniosku, że bieganie jest tylko naprawdę niewielkim wycinkiem większego koła i takiego szerszego spojrzenia na ruch człowieka. A jakie jest Twoje bieganie teraz? Bo powiedziałeś, że one się różni. No na przykład wczoraj sobie wyszedłem na 20 minut spokojnego truktu na bosaka po lesie. W poniedziałek biegałem ze swoimi podopiecznymi, bo
przygotowuję motorycznie młodych piłkarzy, więc biegałem z nimi po lesie też jakieś 40 minut i uprawialiśmy to bieganie w takiej formie zabawy. Raz się ścigaliśmy, raz biegliśmy bardzo wolno, raz biegliśmy tyłem. Więc w tym momencie to moje bieganie jest takie, jak czuję w danym momencie. Albo sobie biegam z psem, albo jak mam ochotę, to sobie pobiegnę 500 metrów tylko po to, żeby poczuć ogień w płucach. Nie mierzę tego, co, jak biegam, jak szybko biegam. W zasadzie to moje bieganie dzisiaj jest takie, jak było kiedyś, jak miałem 6, 7, 8, 9 lat, co biegałem sobie od drzewa do drzewa i jak szedłem do sklepu i mi się nie chciało, to biegłem trochę jak Forrest Gump, to już taki trochę frazes w tym świecie biegania, no ale faktycznie takie moje bieganie teraz jest takie zupełnie beztroskie i dziecięce, niewinne. Do tego movementu zaraz przejdziemy, natomiast interesuje mnie jeszcze sama kwestia zmiany, bo no, nieraz się spotykam, że ludzie mówią, że już coś ich wyczerpało, że są dobrzy w czymś, co robią i szkoda by było to stracić pozycję i wiesz, no właśnie, tak, pozycję, to co osiągnęli już, a odkryją w pewnym momencie, że jednak kręci ich trochę coś innego i coś innego sprawia im przyjemność. I jak sobie z tym pewnie mentalnie poradzić, no bo zawsze, zawsze damy radę, jeżeli się zdecydujemy prawdopodobnie. No mi było bardzo trudno i w pewnym momencie żałowałem tej decyzji, że tak radykalnie ogłosiłem swoje zakończenie przygody z bieganiem, gdzie mimo wszystko komunikowałem, że to nie będzie tak, że ja przestanę biegać, tylko nie będę się skupiać na wynikach, nie będę się skupiać na tym, żeby być coraz lepszym w kontekście mierzenia swoich czasów i porównywania się z innymi. I to trochę odcięło moje drogi od różnych współprac komercyjnych. Wiele ludzi uznało, że skoro już rezygnuję z tego biegania, to znaczy, że też nie będę świadczyć na przykład usług trenerskich, więc to było naprawdę rzucenie się na głęboką wodę i myślę, że gdybym robił to ponownie, to w ogóle bym tego nie komunikował, tylko po prostu robił swoje, bo to chyba też był taki manifest i próba zwrócenia na siebie uwagi i próba, jakby to powiedzieć, nie, próba zwrócenia na siebie uwagi, myślę, że to była kwestia tego, żeby pokazać jakieś absurdy tego świata i głośno je wypowiedzieć i myślę, że to było trochę bez sensu. Ale jeszcze wtedy byłem no, na zupełnie innym poziomie świadomości i wydaje mi się, że za każdym razem jak to mówię, to mogę powiedzieć, że każdego dnia jestem innym człowiekiem i te zmiany tak przyspieszają, że jak kiedyś mógłbym powiedzieć, że no rok temu to byłem taki, a dzisiaj jestem taki, to teraz wydaje mi się, że to wszystko tak przyspieszyło, że mogę powiedzieć, że tydzień temu albo nawet wczoraj byłem innym człowiekiem. Więc jak sobie pomyślę o tej perspektywie tego, że ja tak głośno zacząłem mówić o tych swoich zmianach, to była chęć usłyszenia mojego głosu, jakiś taki chyba bunt i niezgoda na to, co się działo w tym świecie i do tej pory się dzieje, bo prawda jest taka, że ludzie trenując sport amatorsko robią sobie w większości krzywdę i nawet nie mają tej świadomości. To jest trochę inny temat, ale wracając do mnie, było mi bardzo trudno, bo byłem na absolutnym topie, w tym sensie, że zarabiałem dużo pieniędzy, ludzie mnie znali, miałem tą popularność środowiskową i szacunek środowiskowy i w pewnym momencie się zupełnie od tego odciąłem, więc sobie myślę, że miałem wtedy jaja. Z drugiej strony strategicznie nie rozegrałem tego zbyt dobrze, mówiąc o takiej perspektywie czystych korzyści, a jeszcze z innej strony miało być tak, jak miało być, jest tak, jak jest i ja akceptuję to, jak się zadziało i absolutnie tego nie żałuję, bo to, że straciłem w pewnym momencie totalnie wszystko i się od tego odciąłem, pozwoliło mi doświadczyć takich rejonów życia, o których bym nigdy nie myślał i zrobiła się przestrzeń na nowe po prostu. I pamiętam te pierwsze 2 czy 3 tygodnie, jak zrezygnowałem z pracy, bo pracowałem dla marki New Balance i powiedziałem, że kończę z bieganiem i byłem w takim punkcie zero, nie miałem odłożonych 100 tysięcy na koncie, tylko to była moja taka decyzja bardzo spontaniczna. Ale wiedziałem, że jest w tym jakiś głębszy sens. Czułem się dobrze z tą decyzją, mimo tego, że moje ego i moje lęki, szczególnie jak kładłem się spać, zaczynały rosnąć i nie było mi z tym na pewno łatwo. Ale tak jak powiedziałeś, otworzyłeś przestrzeń na nowe i chyba to też jest niezbędne, nie? Niż kurczowo się trzymać tego, co nam w pewnym momencie nie sprawia satysfakcji albo jest już nie zgadza się z nami, z naszym wnętrzem i naszym podejściem, nie? Tak, no życie to jest jakaś tam droga, a my cały czas szukamy stałości w świecie, który jest z założenia niestały, wszystko jest jednym wielkim chaosem, a my staramy się jakoś kurczowo łapać jakiś ról w życiu albo jakiś
stabilizacji. Stabilizacji, która tak naprawdę jest jedną wielką iluzją i przez to sobie robimy krzywdę. I pamiętam, że wtedy przypominałem sobie cały czas w trakcie tych swoich chwil, gdzie było mi trudno i miałem stres, co będzie dalej, czy będę mieć co włożyć do gara, na takie typowe, standardowe pytania, to wtedy sobie przypominałem, żeby po prostu to wszystko obserwować i ufać, że skoro podjąłem decyzję w zgodzie ze swoim sercem, to raczej nie ma takiej możliwości, żebym miał gorzej. No i faktycznie jestem teraz w takim momencie życia, gdzie może nie jest o mnie tak głośno jak kiedyś, może sukcesu nie mierzę lajkami jak kiedyś, co też było, no, było etapem, ale no dzisiaj widzę, że no już totalnie to nie jest mój świat. Że warto było podjąć tą decyzję, że warto było rzucić wszystko, wyjechać na chwilę w Bieszczady i wrócić z niesamowitymi darami i narzędziami do tego, żeby żyć po swojemu. W takim razie przejdźmy z tego movementu, bo to jest jakby chyba płynne przejście w to, czym się teraz w dużej mierze zajmujesz, prawda? Odchodząc od takiego typowego treningu biegowego. Znaczy, dla mnie to jest jedno z narzędzi do tego, żeby dbać o siebie, jedno z narzędzi do tego, żeby poznawać siebie. I znowu to do mnie przyszło w momencie, kiedy szukałem, co mogę robić poza bieganiem, bo bieganie już było dla mnie tak oczywiste i no, że było po prostu moim takim chlebem powszednim i zastanawiałem się, co ja mogę swojemu ciału dać jeszcze więcej poza bieganiem. No i wtedy eksplorowałem sobie różne dyscypliny, bardzo zainteresowałem się gimnastyką i znowu wszedłem na podobną drogę jak drogę w bieganiu, czyli osiągania pewnych rzeczy i robienia pewnych rzeczy. Jak już zrobiłem te wszystkie rzeczy, które sobie zaplanowałem, to zacząłem sobie zadawać pytania, no dobra, no to teraz mogę zacząć uprawiać nową dyscyplinę, postawić sobie nowe cele i znowu poczuć tą samą pustkę. I wtedy zadałem sobie pytanie, co może być ponad dyscyplinami. No i tak trafiłem płynnie na Ido Portala, twórcę pojęcia kultury ruchu, movement culture. Poleciałem na dwudniowy warsztat do niego do Lizbony. No i wtedy bardzo dużo mi się otworzyło przestrzeni w głowie i w zasadzie przypomniałem sobie o takich dość oczywistych rzeczach, ale te wszystkie oczywistości zostały zapomniane przeze mnie przez ten cały poważny świat rywalizacji i budowania swojego poczucia własnej wartości na bazie sukcesów, wyników. No i uświadomiło mi kilka bardzo prostych rzeczy. Pierwsza rzecz jest taka, że nasze ciała zostały stworzone do ruchu, ale nie do jednego ruchu, że ja jestem biegaczem, jestem piłkarzem albo ja chodzę na fitness i to jest mój ruch, tylko nasze ciała zostały stworzone do holistycznego ruchu. I bieganie jest tylko jednym z wielu elementów szerszego obrazka. I nasze ciała potrzebują tak zwanej diety ruchowej. Dzisiaj mówimy o pojęciu diety ruchowej. Kiedyś to było oczywiste, bo kiedyś trzeba było być naprawdę wszechstronnie rozwiniętym, żeby przeżyć w świecie, w którym to człowiek podlegał naturze. Dzisiaj tą naturę trochę zdominowaliśmy. I mówię o takich bardzo prostych rzeczach, że kiedyś, żeby było w domu ciepło, to trzeba było zrobić konkretny trening, pójść narąbać drewno. I to ja nie mówię o perspektywie tysiąca lat, to mówię o jakichś tam 200-300 lat wstecz. Kiedyś, żeby było, jeżeli ktoś chciał coś zjeść, to zazwyczaj sam musiał sobie to wszystko zasadzić, zebrać, upolować. No tych aspektów ruchu, które niegdyś były oczywiste, a dzisiaj zostały sprowadzone do absurdalnego komfortu, w którym to siedzimy na fotelu i zamawiamy jedzenie pod drzwi domu, jest mnóstwo. I no ja sobie zdałem sprawę z tego, że wydawało mi się, że prowadzę zdrowy styl życia, a mój zdrowy styl życia polegał na tym, że raz dziennie wychodziłem na bieganie, zrobiłem jakieś tam byle jakie rozciąganie i później 8 godzin siedziałem przed komputerem. Uważałem, że to jest styl życia osoby świadomej i osoby takiej, która się rusza i utożsamia z ruszaniem. To był duże nieporozumienie. Jak pojawiłem się na tym warsztacie z Ido i zacząłem się ruszać jak dziecko, jak zacząłem wchodzić w interakcje z innymi, jak poznałem wiele kontekstów ruchu, od koordynacji po bezruch, po kwestie mobilnościowe, po kwestie lokomocyjne, a skończywszy na treningu siłowym,
czy to chociażby w oparciu o kółka gimnastyczne, czy o masę własnego ciała, czy o pracę z partnerem, no to wtedy mi się otworzyły oczy, kurczę, ruch może być po pierwsze świetną zabawą, po drugie może być genialnym narzędziem do odkrywania siebie, po trzecie mogę robić, po trzecie uczę się umiejętności, bo w dzisiejszym świecie my na przykład, mówiąc o bieganiu, opisujemy to bieganie, że wyszedłem na tyle kilometrów i zrobiłem je w takim czasie. No i w zasadzie to nie buduje ciebie jako człowieka, ta droga będzie zawsze skończona, bo zawsze będzie mógł pobiec więcej albo mniej, ale to cały czas będzie bycie w tym schemacie biegania na czas, biegania na liczbę kilometrów. No i to też mnie bardzo znudziło, a movement mi uświadomił, że mogę budować umiejętności i to nie tylko daje ogromną satysfakcję, ale też no, człowiek się zaczyna czuć zdecydowanie swobodniej w swoim ciele i pewniej w swoim ciele. A oprócz tego ciało to jest jedyne, co mamy tak naprawdę. Zostało nam ofiarowane, zostało nam dane i mamy tyle aspektów ruchu i mamy tyle możliwości poznawania siebie przez ruch, a zupełnie tego nie wykorzystujemy. I no, movement mi otworzył oczy na to, że wszystko jest ruchem i że jeżeli chcę poznawać siebie i chcę żyć świadomie, to no, powinienem nie ignorować tego faktu, że mam ciało i moim obowiązkiem, odpowiedzialnością powinno być to, żeby to swoje ciało odkrywać na wielu poziomach. Okej, a tak jak powiedziałeś, że wcześniej było tak, że poszedłeś na trening, biegałeś reszta dnia przy komputerze. Mhm. Jak to robisz teraz, jeżeli chodzi o taką no, perspektywę dnia? Mhm. No, moje dni są absolutnie nie do poukładania względem powiedzenia komuś, że mój dzień wygląda tak i tak, bo to są totalnie różne sytuacje, jak na przykład wczoraj miałem cały dzień poplanowany, bo miałem robić akupunkturę, a potrzebowałem to wszystko odwołać, bo moje dzieciaki się rozchorowały i w żłobku panowała jakaś grypa żołądkowa, więc wczoraj sam byłem z dzieciakami, a moja przyszła żona była w pracy, więc w zasadzie dzieciaki są tutaj w tym momencie panami mojego czasu. Ale no mniej więcej to wygląda tak, że jeżeli siedzę teraz przed komputerem, to bo siedzę, to bardzo często wstaję. Siedzę na podłodze, co już samo w sobie wymusza nieustanne zmiany pozycji. Stoję przed komputerem, mam takie specjalne biurko, tak zwaną podmonitorałkę, gdzie sobie stoję i pracuję przed tym komputerem. Robię sobie dość często przerwy. No i moje życie jest nieustannym ruchem, nie jestem w stanie teraz powiedzieć, jak wygląda moja codzienność, bo czasami zaczynam dzień od praktyki ruchu z kimś, się umawiam na trening, czasami zaczynam dzień od akupunktury, później zawożę dzieci do żłobka, później idę biegać z psami, później medytuję i dopiero zabieram się do pracy. To jest bardzo różnie, a czasami mam takie dni jak dzisiaj, że mi się nic nie chce i nie mam na nic siły i też sobie na to pozwalam. Jasne. A myślę sobie tutaj od strony takiej praktycznej właśnie dla osoby, która no, ma taki system, jaki ty miałeś wcześniej. No, ma jakąś tam pracę zazwyczaj w stałych godzinach i co taka osoba może zrobić, żeby poprawić to swoje ciało, jakby tą świadomość ciała, jednocześnie wpasowując w taki no, tryb życia człowieka XXI wieku, nie? Ja bym zaczął od bardzo prostych rzeczy. Tą pierwszą rzeczą chyba byłoby to, żeby przestać trenować, a zacząć się ruszać. Co to znaczy? Mamy kilka takich bardzo fundamentalnych pozycji ruchowych, które w dzisiejszym świecie zostały zapomniane, a są bardzo ważne dla naszego ciała z punktu widzenia tego, żeby nasze ciało dostało to, czego potrzebuje. I takim bardzo podstawowym wzorcem ruchu człowieka, który dzisiaj został zapomniany, przynajmniej w świecie zachodu, jest głęboki przysiad, czyli ten nasz słynny słowiański przykuc, który niesie ze sobą mnóstwo pozytywnych zmian dla naszego ciała. Jeżeli w tej pozycji nie spędzamy czasu, no to zachodzą, można powiedzieć, nieodwracalne zmiany w naszym układzie ruchu, które prędzej czy później odczujemy. No i przykład, żeby wam tylko uświadomić, z czego to wynika. Nasze stawy, w ogóle nasze ciało działa na zasadzie, że albo z czegoś korzystamy, albo to zostanie nam zabrane. I to jest ta adaptacja, która działa w dwie strony. I adaptacją może być to, że możesz zbudować piekielnie silne ciało i możesz stać na jednej ręce i możesz to zrobić zupełnie bez problemu. Ciało się do tego zaadaptuje, jeśli dasz ciału dobry proces do tego, żeby dojść do takiego poziomu sprawności.
a z drugiej strony ciało się adaptuje też do braku ruchu i jeżeli się mało ruszamy, no to nasze możliwości względem zakresów ruchu, względem samopoczucia w ciele będą się sukcesywnie pomniejszać. I żeby dać Wam taki przykład, to wyobraźcie sobie 90-letniego dziadka, który idzie o lasce i szura nogami po ziemi, nie jest w stanie się schylić, nie jest w stanie dotknąć ręką do ziemi i w zasadzie jego ruchy są bardzo skrępowane, ograniczone, zabetonowane, takie skostniałe. I to wszystko wynika nie z tego, że to jest kwestia wieku, chociaż też, ale znam też, widziałem 90-paroletnich dziadków czy tam babcie, które robią wymyk na drążku albo stają na rękach, dlatego że to jest kwestia pielęgnacji naszego ciała i ruszania się regularnie. Jeżeli tego nie robimy, no to ciało zaczyna nam zabierać te opcje i możliwości ruchu. I przykładowo, jeżeli siedzę teraz w głębokim przysiadzie, no to zauważ, że mój staw kolanowy jest w pełnym zgięciu. I żeby zachować dobre zdrowie stawów, nie tylko kolanowego, to trzeba te stawy wykorzystywać i ruszać nimi w takich zakresach, do jakich zostały stworzone. Albo staw barkowy, który jest stawem kulistym. I dzisiaj na przykład ludzie rzadko kiedy unoszą ręce ponad głowę, jeżeli nie wiszą regularnie na drążku albo codziennie nie wieszają firanek. I jeżeli nie będziemy naszemu ciału dawać regularnie pewnych ruchów w pewnych zakresach, no to wtedy zaczynają się bardzo duże problemy i ból to jest taki pierwszy objaw tego, że nasze ciało prosi o coś i się z nami komunikuje. Jak ignorujemy ból, no to później albo się pojawiają kontuzje, albo zachodzą jakieś trwałe zmiany zwyrodnieniowe. No i to jest niesamowite, że im więcej ruchu mamy w życiu, tym ciało nam daje więcej możliwości ruszania się, a im mamy mniej tego ruchu, tym te opcje są nam zabierane. I no dla mnie było bardzo oczyszczające, jak sobie uświadomiłem, że nie jestem w stanie być w głębokim przysiadzie, bo automatycznie moja sylwetka, moja mobilność w stawie skokowym powodowała, że się wywracałam i ta pozycja nie była dla mnie komfortowa. I to był dla mnie taki pierwszy sygnał, że kurczę, mam 20 parę lat i głęboki przysiad, czyli podstawowy wzorzec ruchu, jest dla mnie problemem. I wtedy zacząłem kwestionować tą swoją samoocenę na poziomie tego, że jestem człowiekiem, który uprawia zdrowy styl życia. No, także... No tak, no bo tak naprawdę jest ciężko chyba o definicję aktualnie, znaczy inaczej, mam wrażenie, że momentami źle rozumiemy ten zdrowy styl życia, nie? No każdy rozumie go na swój sposób i w dzisiejszym świecie takim pojmowanym masowo zazwyczaj są konstrukty czy też systemy, które zostały mocno nam wtłoczone do głów przez duże marki, które no, promują określony styl życia, bo za tym idzie kupowanie określonych produktów i mamy pewne wyobrażenia na temat tego, czym jest zdrowy styl życia, albo jak ja powinienem spędzać swój dzień, żebym mógł o sobie mówić, że to jest zdrowy styl życia. Dla mnie to w większości jest niestety bullshit i to są jakieś systemy, w które ktoś stara nas się włożyć. W zasadzie zdrowie jest tak abstrakcyjnym pojęciem i konstruktem, że trudno jest mi powiedzieć, czym jest zdrowie. No, na pewno zdrowie jest po pierwsze, z mojej perspektywy, miłością do samego siebie, że kocham samego siebie bezwarunkowo. Czyli praca nad głową na początku. Też na pewno. Zdrowie też się dla mnie zaczyna od takiego momentu w życiu, gdzie moje życie jest na tyle poukładane, że mam dobre relacje z najbliższymi, mam dobre relacje ze sobą. Mam gdzieś tam tą swoją codzienność poukładaną, że mogę już się zastanawiać, co ja mogę swoim życiem dać dobrego światu. I w momencie, kiedy już wchodzę na taki poziom energii, że no ja już wszystko mam wszystko poukładane, jestem i zastanawiam się, co ja mogę dobrego dać światu, no to wtedy uważam, że to jest oznaka zdrowia, czyli oznaka dużej ilości energii, którą mogę się dzielić nie tylko ze sobą najbliższymi, ale też myślę o tym, jak zmieniać ten świat dookoła na siebie na lepsze. To oczywiście też jest mój konstrukt. W zasadzie zadałem sobie teraz to pytanie i teraz sobie na nie odpowiedziałem, więc to przeze mnie przypłynęło. Ale mamy dzisiaj bardzo dużo takich koncepcji, w których mówimy, że zdrowie to jest to, a brak zdrowia to jest to, ale to tak naprawdę znaczy znowu nic. Są tylko słowa i znowu jakieś
schematy, w których się zamykamy. I dla mnie też bardzo dużym absurdem dzisiejszych czasów jest to, że chodzimy do lekarzy, którzy sami potrzebują pomocy i wyglądają bardzo niezdrowo, a mimo tego im ufamy. I no, dużo jest takich rzeczy, które mi się w dzisiejszym świecie nie do końca podoba, ale wiem, że one są po coś i mają nas wszystkich jako ludzi nauczyć czegoś. Czyli stąd twój zwrot w stronę medycyny chińskiej bardziej? Odwołuję tutaj do tych lekarzy, o czym powiedziałeś teraz. Poniekąd też. U mnie wszystkie zmiany w życiu tak trochę zachodzą na bazie doświadczeń. Ja jestem gościem, który ma bardzo otwartą głowę. To też może być na pewnym etapie pułapka, bo można łykać wszystko jak pelikan. Ale no, ja przede wszystkim ufam swojej intuicji i w pewnym momencie, to było jakieś tam 4 lata temu, byłem już trochę zmęczony tym, że zawsze co zmianę pór roku choruję, a w tym okresie jesienno-zimowym choruję tak raz na miesiąc i rozwala mnie na łopatki na 2-3 dni, po czym wszystko wraca do normalności. I irytowało mnie to już, że idę do lekarza i lekarz absolutnie nie jest mi w stanie powiedzieć, jaka jest tego przyczyna, tylko daje mi tabletki magiczne, które oczywiście stawiają mnie na nogi, ale problem wciąż jest, tylko zamiatam go pod dywan. Kiedyś mi ktoś powiedział taką fajną historię, że tabletki to jest trochę takie działanie, jakbym poszedł do mechanika i powiedział, że na desce rozdzielczej zaczęła się jakaś lampka palić związana z uszkodzeniem silnika. Mechanik mówi, dobra, super, to ja to naprawię, po czym rozkręca deskę rozdzielczą i wyjmuje lampkę, która się już nie świeci. Czyli to działanie objawowe, nie? Tak. A nie w przyczynach. Ja jestem absolutnie daleki od tego, żeby wydawać osądy, że konwencjonalna medycyna jest zła, a medycyna chińska jest najlepsza, bo nie. Bo dla jednego będzie dobre to, dla drugiego to, a czasami gdzieś prawda jest po środku i każdy musi znaleźć swoją prawdę. Ale no, na pewno nie podoba mi się to, że lekarze, mówiąc o tej medycynie konwencjonalnej, nie edukują, jaka jest przyczyna chorób. A zazwyczaj to są bardzo prozaiczne rzeczy, jak na przykład brak ruchu, jak na przykład jedzenie przetworzonej żywności, czy jeden z głównych powodów dzisiejszych chorób cywilizacyjnych i w ogóle problemów ludzi, no to stres, który się manifestuje na wielu poziomach. I czy to mówimy o Hashimoto, czy to mówimy o, nie wiem, o depresjach, to zazwyczaj jest, to są zazwyczaj kwestie związane z karmieniem siebie emocjami, które no, są emocjami na poziomie niskich wibracji. No i mówiąc na przykład o większości chorób autoimmunologicznych, to jest związane z trybem życia. No, ludzie cały czas pędzą, są w wiecznym stresie, cały czas za czymś gonią, nie dbają o siebie. No i żyjemy dzisiaj w takim tempie nieprawdopodobnym, że nasze ciała po prostu wysiadają i choroba jest tak naprawdę darem. Choroba jest przecudownym darem, bo daje możliwość człowiekowi zatrzymania się. Jak do tej pory mieliśmy wokół siebie wielu aniołów, stróży, którzy nam mówili, ej stary, zwróć na to uwagę, bo nie wyglądasz dobrze, ej stary, może byś to zmienił, bo mówisz coraz częściej, że jesteś nieszczęśliwy, bla bla bla. No jak do nas nie docierają tego typu sygnały, no to w tym momencie ciało mówi nam, dobra, teraz sobie pochoruj. Pochoruj sobie na takim poziomie, żebyś nie mógł się ruszyć z łóżka i przemyśl swoje życie, co robisz i z czego to wynika. I życzyłbym każdemu, żeby każdy podchodził do choroby w ten sposób, bo to jest absolutny dar. I u mnie było bardzo podobnie. Byłem już zmęczony tym, że idę do lekarza i wciska mi tabletki. A chciałem poznać przyczynę tego, dlaczego ja choruję, dlaczego pomimo tego, że wydaje mi się, że prowadzę zdrowy styl życia, jestem podatny na infekcje, one pojawiają się regularnie. No i wtedy zacząłem sobie myśleć, no dobra, to jaka jest alternatywa dla takiego leczenia, że idę do przychodni albo do lekarza prywatnego i on przepisuje mi receptę. No i wtedy zacząłem się interesować, czy to ajurwedą, czy medycyną chińską. Jakoś mnie pokierowało w stronę medycyny chińskiej. Trafiłem do kliniki mistrza Chang, który ma swoją klinikę, gdzie robi akupunkturę od ponad 20 lat na Woli. No i tam byłem w szoku, bo na pierwszej wizycie ten gość popatrzył mi w oczy, a to jest no, Chińczyk, który ma tam prawie 70 lat. Popatrzył mi w oczy, poprosił, żebym pokazał język i powiedział mi, że mam chore to, 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 to i to. I wtedy sobie pomyślałem, ciekawe skąd o tym wiesz, trochę ci nie wierzę, ale w zasadzie zweryfikujmy to, mam otwartą głowę. Odbyłem 20 sesji akupunktury.
Później zrobiłem sobie takie normalne badania i wszystko to, co on mówił, absolutnie się potwierdziło. I zafascynowało mnie to, że ktoś widząc mnie po raz pierwszy w życiu, na bazie tego, że pokazuje język, jest w stanie powiedzieć o mnie tak wiele. W zasadzie wszystkie rzeczy, o których mi mówił, trafiały w sedno. I zafascynowało mnie to i stwierdziłem, że chciałbym tego spróbować, chciałbym się tego uczyć. Akurat tak oczywiście przypadkowo, a przypadków w dzisiejszym świecie nie ma. Za tam parę tygodni od momentu, jak skończyłem chodzić na regularne sesje akupunktury, okazało się, że jest kurs na doktora akupunktury. No i poszedłem na pierwszy warsztat, pierwszy stopień i tak się w to wszystko wkręciłem, że dzisiaj można powiedzieć, że jest to mój chleb powszedni. Jestem za to bardzo wdzięczny, mimo tego, że im bardziej w las, tym wydaje mi się, że mniej wiem. Ale jest to na pewno duży dar i gdybym sobie wtedy powiedział, ojej, jestem chory, coś jest ze mną nie tak, to jest wszystko beznadziejne, to na pewno bym nie dostał takiego daru, narzędzia, którym jest dla mnie akupunktura, którym jest medycyna chińska, bo dla mnie to jest niesamowity system, który jest super logiczny, który opiera się na tysiącach lat nauki i doświadczeń ludzi. I jest niezwykle skuteczny i dziwi mnie to, że tak mało się o tym wie i tak mało się o tym mówi, a z drugiej strony sobie myślę, że no wszystko się dzieje po coś i bardzo mnie też cieszy fakt, że teraz medycyna chińska już oficjalnie została uznana za naukę i Światowa Organizacja Zdrowia chyba tam 2 czy 3 miesiące temu już no, usankcjonowała to prawnie, że to jest nauka. Okay, tak, widziałam, widzisz. I to jest niesamowite, że no widzę, jak te zmiany zachodzą na świecie i też się bardzo cieszę, że w takim momencie życia dostałem możliwość poznania medycyny chińskiej, akupunktury, no bo to jest takie przyjemne, że mogę służyć sam sobie. Często jak mi coś boli albo czuję, że mnie rozkłada, to sobie robię akupunkturę i często po jednym zabiegu te wszystkie objawy zaczynają się rozpływać. A z drugiej strony też widzę, że pracując z ludźmi, dając im tę akupunkturę, w ich życiu też zachodzą ogromne zmiany i problemy, z którymi sobie nie radzili przez wiele lat. Są często kwestią paru sesji i nie wiem, jak to działa. Znaczy intuicyjnie wiem i widzę, ale nie jestem w stanie o tym mówić. No i za każdym razem jestem zdumiony, że tak teoretycznie proste rzeczy są gdzieś tam pod dywan zamiatane i mało kto o nich wie. A parę słów o tej akupunkturze, tylko bym chciała tak, jakby ktoś się nie spotkał tak naprawdę z akupunkturą, bo każdy słyszał, ale tak naprawdę mało kto wie, na czym to polega, jakie jest wskazanie i co teoretycznie ona ma robić w ciele, takim językiem dla kogoś, kto, tak jak mówię, nie wie za wiele o tym, nie? To mówiąc najprościej, jak się tylko da, nasze ciało to nie tylko kupa mięcha, w skład którego wchodzi krew, narządy, tkanki, ale to też jest istota energetyczna i w naszym, według Chińczyków i według wielu nauk, choroba jest zaburzeniem energii w danym organie. Do każdego organu mamy przypisany meridian, czyli kanał energetyczny i wszelkiego rodzaju choroby biorą się z zaburzeń na poziomie płynięcia energii w danym meridianie lub po prostu zaburzeń równowagi, które są w ciele. I akupunktura to jest takie narzędzie, które daje nam możliwość albo odblokowania tych zatamowań energetycznych, albo pobudzenia pewnych punktów w ciele, które przyspieszają proces samoleczenia i regeneracji. Więc w bardzo dużym skrócie akupunktura to jest nakłuwanie pewnych miejsc w ciele, dzięki którym nasze ciało zaczyna szybciej radzić sobie z procesami odejścia od równowagi i wchodzi na wyższy poziom samoleczenia, odblokowuje pewne rzeczy i pozwala nam na szybsze dojście do równowagi. To chyba najlepsze określenie w bardzo dużym skrócie, więc mamy na naszym ciele szereg punktów, które odpowiednio stymulowane i nakłuwane mogą nam pomóc w tym, żeby powrócić do równowagi. Jest jakieś konkretne wskazanie, czy tak naprawdę na każdym polu jakieś zaburzenia zdrowotne mogą być wskazaniem, żeby podjąć się akupunkturę? Ja mam tutaj taką listę, bo często ludzie mi zadają te pytania, więc pozwolę sobie z nim skorzystać. Jasne. I według takich oficjalnych wskazań, no akupunktura sobie świetnie radzi z cukrzycą,
z chorobami kości, mięśni stawów, z bólami pleców, stanów zapalnych, zaburzenia wszelkiego rodzaju, zaburzenia pracy narządów wewnętrznych, od wątroby, skończywszy na żołądku, choroby oczu, w tym zaćma jaskra, problemy skórne, w tym trądzik, zaburzenia na tle seksualnym, depresja, otyłość, nałogi, czyli palenie, narkomania, alkoholizm. I to są oficjalne wskazania przez Światową Organizację Zdrowia do tego, z jakimi chorobami dobrze sobie radzi akupunktura. Można powiedzieć, że są w większości choroby cywilizacyjne, ale biorąc pod uwagę też doświadczenie akupunkturzystów, z którymi się spotkałem, no, a głównie tutaj bazuję na doświadczeniu mojego mistrza, to akupunktura też sobie świetnie radzi z nowotworami, natomiast to unikałbym takiego uproszczenia, że to tylko akupunktura działa, bo no, powrót do równowagi psychosomatycznej jest możliwy tylko wtedy, gdy zastosujemy szereg różnych działań. I mój mistrz mówi, że igły to jest tylko jedno z narzędzi, ale jeżeli nie będę medytować, jeżeli nie będę dbać o swoją energię, jeżeli nie będę dbać o dobre żywienie i taką higienę życia, to akupunktura też mi nie pomoże. Więc dla mnie medycyna chińska jest takim systemem, który holistycznie pokazuje, jak zadbać o każdy aspekt swojego życia i jak działać na poziomie przyczyny, a nie walczyć z objawami, bo każdy objaw jest tylko pewnym symptomem, pewną oznaką tego, że ciało chce nam coś powiedzieć, co ignorujemy. No i generalnie chodzi o to, żeby poznać lepiej swoje ciało i być bardziej świadomym tego, co się dzieje w naszym ciele. Jak już wtedy jesteś świadomy, człowieku, co się dzieje w twoim ciele, no to wtedy jesteś w stanie zastosować konkretne działania. Mhm. Czyli jakby z medycyny chińskiej akupunktura jedno z narzędzi, a jakie jeszcze z jakich narzędzi jeszcze korzystasz? Wyłapałam tutaj, że medytacja, medytacja, akupunktura, jakie jeszcze rzeczy, no generalnie z medycyny chińskiej, bo rozumiem, że to jest kwestia może specyficznej diety, specyficznego podejścia do innych rzeczy. No teraz zaczynam eksplorować ziołolecznictwo i samożywienie, ale to są tak obszerne tematy, że na razie nie czuję się kompetentny, żeby o tym mówić. Zresztą akupunktura też jest takim systemem, że jest bardzo, bardzo rozległym tematem, jak chyba wszystko dzisiaj, ale ja mam w życiu to szczęście, że trafiam na dobrych nauczycieli, którzy przedarli się przez stos tej wiedzy, która jest taką wiedzą bardzo wątpliwą. I na poziomie tych wszystkich informacji, którymi jesteśmy zalewani, oni docierali zawsze do źródła i byli w stanie dać tą esencję, która jest bardzo bliska prawdzie. I mam to szczęście, że w przypadku, nie wiem, Ido Portala, który jest moim nauczycielem ruchu, trudno jest mi sobie wyobrazić lepszego specjalistę na świecie. Tak samo w przypadku medycyny chińskiej bardzo ufam swojemu nauczycielowi, bo do tej pory nigdy się nie zawiodłem na tej wiedzy. I ten system, który został mi zaprezentowany przez mojego mistrza, działa, bo już mam sporo sukcesów na swoim koncie w pracy z ludźmi jeden na jeden. Ale zawsze też trzeba pamiętać, że zgubiłem trochę wątek, ale okej, dobra, chciałem powiedzieć, że mamy dzisiaj mnóstwo wiedzy, mamy dzisiaj mnóstwo książek, mnóstwo warsztatów, mnóstwo samozwańczych nauczycieli. Ja mam to szczęście w życiu, że trafiam naprawdę na solidnych nauczycieli, którzy kochają to, co robią, mają na punkcie tego obsesję, a jednocześnie mam w sobie na tyle pokory i na tyle jestem otwarty, jednocześnie potrafię intuicyjnie rozróżnić, co jest prawdą, a co jest bullshitem, że właśnie ta wiedza i to przesianie pewnej wiedzy od moich nauczycieli w połączeniu z moją intuicją daje mi taki dobry balans w tym, że jestem pewny w tym, co robię, chociaż oczywiście mam wątpliwości i często też korzystam z pomocy innych, ale to mi daje taką pewność, że no idę w dobrym kierunku i przemawiają za tym przede wszystkim efekty i czasami nie jestem w stanie powiedzieć, z czego to wynika, albo nie jestem w stanie tego racjonalnie wytłumaczyć, ale widzę, że działa. Jeszcze odnośnie akupunktury, bo też kiedyś czytałem bardzo dużo na temat tego, czym jest akupunktura, bo to jest tak złożone narzędzie, że trudno jest o tym mówić, ale znalazłem taką inną definicję, która mi się bardzo spodobała, że działanie akupunktury polega na wywołaniu szeregu impulsów, bodźców, reakcji fizyko-chemicznych przenoszonych drogami autonomicznego układu nerwowego z punktów akupunkturowych zakończeń nerwowych do chorych narządów i tkanek, wywołując w nich reakcje regeneracyjne, naprawcze oraz działanie przeciwbólowe. No brzmi to trochę enigmatycznie, no ale w bardzo dużym skrócie do każdego naszego... Nasze ciało to nie tylko ciało fizyczne, ale też ciało mentalne, subtelne, energetyczne i
jakiekolwiek zaburzenie energii w naszym ciele powoduje pewną chorobę. No i akupunktura po prostu pozwala szybciej ten zator energii udrożnić, w dużym skrócie. A są jakieś przeciwwskazania do akupunktury? Kobiety w ciąży. Ale taka definitywne przeciwwskazanie, czy pod jakimiś tam względami niektórzy wykonują, osoby doświadczone gdzieś tam, nie? No na pewno niektórych punktów w przypadku ciąży nie można nakuwać, bo okay, może to się zakończyć aborcją. Rozumiem. I może to negatywnie wpłynąć na rozwój płodu, ale generalnie większych przeciwwskazań nie ma. No chyba, że mówimy o przeciwwskazaniach na takim poziomie, że ktoś ma rozdrusznik serca, albo mówimy o małych dzieciach, gdzie nie do końca jest akupunktura polecana, wtedy bardziej polecana jest akupresura. No i na pewno akupunktura nie jest wskazana ludziom bardzo mocno wyczerpanym fizycznie. A poza tym w zasadzie każdy może odnosić korzyści z zabiegów akupunktury. Okej. Żyj bardziej, czyli jakby rozumiem, że to jest książka, którą napisałaś pod wpływem tych wszystkich zmian, które zaszły w tobie przez ostatnie lata. Skąd taka idea? Ja kiedyś ewangelizowałem cały świat i mówiłem, że bieganie jest najlepszą formą aktywności, że biegając jesteś w stanie zmienić bardzo dużo w swoim życiu na lepsze. I wciąż się z tym zgadzam, bo bieganie jest świetnym narzędziem, gdzie człowiek może wyjść i być wśród natury, może być sam ze sobą, może spędzić dobrze czas w ujęciu korzyści dla swojego ciała, bo się dotleniamy, bo no po prostu robimy, samo bieganie jest świetną aktywnością dla naszego ciała, jeżeli robimy ją tam 2-3 razy w tygodniu i nie przekraczamy pewnych intensywności, albo robimy to w zgodzie z równowagą naszego trybu życia. Ale zauważyłem, że ja sobie znalazłem temat do mówienia, czyli bieganie, w kontekście tego, jakie to może przynieść korzyści dla przeciętnego Kowalskiego. Ograniczyłem się tylko do biegania, mówiąc, że to jest najlepsza aktywność na świecie, i w kontekście biegania mówiłem o różnych aspektach w życiu, mając intencję ofiarowania ludziom takich narzędzi, dzięki którym będą czuli się lepiej na co dzień. Zapomniałem o tym, że poza bieganiem, nawet jak sobie wyjdę na godzinę biegania, doba ma kolejne 23 godziny. I to, jak ja te 23 godziny przeżywam, bardzo determinuje moje samopoczucie. I zacząłem szukać różnych praktyk, różnych narzędzi, które stosowane regularnie albo polecane przez różnych ekspertów mogą faktycznie wpłynąć na jakość mojego życia. I te, które uznawałem, że są dobre dla mnie, zacząłem stosować w praktyce i zacząłem je eksplorować. I tak na przykład trafiłem na zimne prysznice, tak na przykład trafiłem na medytację, tak na przykład, czyli praktykę bez ruchu, tak trafiłem na głęboki przysiad, na wiszenie, na picie wody z cytryną, takie bardzo proste rzeczy, które zacząłem robić regularnie i faktycznie zaobserwowałem, że robienie ich poprawia moje samopoczucie i czuję się dzięki temu dobrze. Czasami już nie wiedziałem, czy to jest suma naczyń połączonych, czy to jest kwestia tylko tej jednej praktyki, która mi daje tak dobre samopoczucie, ale postanowiłem iść to dalej, eksplorowałem dalej i stworzyłem sobie taki spis rzeczy, które jak robię codziennie, to w dużej mierze przekładają się na to, że dzień określam jako dobry, że przeżyłem go dobrze, że miałem dobry poziom energii, gdzie byłem dobrze nastawiony do życia, gdzie miałem energię do działania. No i te wszystkie praktyki spisałem w formie książki wyzwania i postanowiłem zaproponować ludziom wyzwanie, żeby przez 30 dni robili tych 15 rzeczy, które ja robiłem w ciągu dnia przez dłuższy czas, i zaproponowałem im doświadczenie tego, nie obiecując zbyt wielu rzeczy. No i najpierw to wypuściłem w formie zamkniętej grupy na Facebooku, gdzie ponad 300 osób dołączyło do wyzwania. No i potem, jak zacząłem dostawać informacje zwrotne od ludzi, co to zmieniło w ich życiu, to stwierdziłem, że to jest godne tego, żeby wydać książkę. A że byłem zmęczony tym, że mamy dzisiaj już znowu dużo książek i irytowało mnie też to, że czytam mądrą książkę, dochodzę do wniosku, że tak, to jest mądre i faktycznie warto byłoby tak działać w życiu. Ale jak tą książkę odłożyłem na półkę, to zapominałem o tej całej wiedzy i wszystko się rozmywało.
i stwierdziłem, że chcę stworzyć książkę, którą trzeba robić, czyli naprawdę bardzo króciutką książkę, która opisuje te wszystkie praktyki i zachęca do działania. No i tak powstało Żyj Bardziej. Żyj Bardziej miało być książką dla każdego, dla przeciętnego Kowalskiego, nie tylko przeciętnego Kowalskiego, z taką propozycją przeżycia pewnego wyzwania, przygody, dzięki której będzie można dowiedzieć się dużo o sobie albo wyciągnąć pewne praktyki do tego, żeby czuć się lepiej. I jaki feedback od ludzi? Mówisz, że wielu osobom to pomogło w jakiś sposób? Na początku oczywiście była euforia i ludzie po tych 30 dniach rozpisali naprawdę długie maile, co się zmieniło i że są bardzo wdzięczni. Później jak wracałem do tych ludzi z pytaniem, jakie praktyki zostały z nimi po dziś dzień, po roku na przykład, to się okazywało, że często 2-3, czasami jedna, ale uważam, że to i tak dużo. Bo ich jest tam 15, tak? Tak, to jest 15 praktyk, które można robić w zasadzie w dowolnym momencie w ciągu dnia, nawet jadąc autobusem, bo nie zależało mi na tym, żeby dać ludziom kolejne ćwiczenia i kolejne narzędzia do tego, które mieliby robić po pracy albo po prostu gdzie mieliby sobie znowu wyrywać ten czas z doby, który i tak jest dość mocno ograniczony dla prawie każdego z nas. Więc ja chciałem dać takie narzędzia, które jesteśmy w stanie robić niemalże w każdym momencie życia. Mhm. No i to chociażby jest głęboki przysiad, czy praktyka wdzięczności, czy zimny prysznic, który i tak każdy bierze. Mówię o prysznicu, który każdy bierze, no ale jeżeli zrobisz zimny człowieku, no to dużo zmieni. To jest taka siłownia dla układu krążenia. No i niektórzy robią pewne zadania do dzisiaj. Z niektórymi zostały 1, 2, 3, ale to dla mnie i tak jest super, że ktoś mógł poznać taką perspektywę. No i teraz jestem w trakcie przygotowywania Żyj Bardziej 2 po tych wszystkich doświadczeniach, bo prawie 1000 osób wzięło udział w tym wyzwaniu. No i to już będzie coś zupełnie innego i będę proponować ludziom projekty. Okay. Takie projekty do doświadczania, że spróbuj przez tydzień medytacji i tutaj daję tobie taki proces, który możesz przeżyć i doświadczyć i zastanów się, przeżyj to, a później zastanów się, czy to jest dla ciebie, czy nie. Więc uważam, że każdy z nas powinien w swoim życiu, jeżeli chce żyć świadomie, poznać siebie i wszystkie odpowiedzi są w nas, tylko trzeba odnaleźć sobie ten swój wewnętrzny głos, umieć słuchać tej swojej intuicji, a jak już się zacznie go słuchać, to trzeba mieć taką odwagę do działania, żeby to, co się słucha, wprowadzać w życie. Ja bym bardziej chciał dawać ludziom takie narzędzia, żeby mogli poznawać siebie, niż mówić komuś, jak ma żyć. Twój link oczywiście wrzucę w opisie filmu, więc każdy będzie mógł sobie zobaczyć. Można cały czas zamawiać tą pierwszą część, prawda? Tak jest. A na kiedy drugą planujesz? Nie wiem, nie chcę się deklarować. Na poziomie koncepcji ona jest już stworzona, ale teraz następuje taki proces, żeby po prostu usiąść, to wszystko napisać, później złożyć graficznie, bo ja całą książkę też wydałem sam, oczywiście we współpracy z innymi specjalistami, ale stwierdziłem, że sam chcę wydać bez książkę, bez wydawnictwa, więc to też było spore wyzwanie, ale też bardzo ciekawe. Pewnie. Mateusz, ostatnia kwestia tutaj, jeżeli chodzi o takie zdrowe podejście do życia, morsowanie, bo wiem, że też się wkręciłeś, twoja przygoda z morsowaniem. No ja jestem takim gościem, że jak już poznam coś, to idę w to na maksa i testuję to, przekraczając wszelkiego rodzaju schematy, opinie ludzi i staram się w tym wszystkim znaleźć swoją drogę. Mój pies troszeczkę tęskni za mną, mam nadzieję, że to nie będzie jakoś wpływać na jakąś dźwięku. I morsowanie znowu jest super narzędziem, tak samo jak nóż, którym mogę pokroić chleb albo kogoś zabić. I morsowanie może być tak świetne, jak i tragiczne. Wszystko zależy od tego, jak z tego korzystamy, w jakim stężeniu, w jakiej intensywności. Ja na bazie swoich doświadczeń dochodzę do wniosku, że morsowanie jest super, ale dla mnie trzeba spełnić kilka warunków, żeby to miało sens. Czyli już na przykład wchodzić do wody i przyzwyczajać się do zimnej wody w zgodzie ze zmianą pór roku. Czyli ja na przykład teraz sobie wchodzę do rzeki, jak jest ciepło i odczuwam z tego przyjemność, ale też będę wchodzić jesienią. W zasadzie każdego miesiąca będę sobie wchodzić do jakiegoś naturalnego akwenu, żeby mieć ten kontakt z wodą, kontakt z naturą.
ale uważam, że większość ludzi znowu korzysta z tego morsowania na takim poziomie, jak na poziomie biegania, że bieganie, które samo w sobie jest super, zostało sprowadzone do ścigania się i pokonywania coraz większej liczby kilometrów, bo to dobrze wygląda na Endomondo. I podobnie z morsowaniem, że jak zacząłem morsować regularnie z taką ekipą, to później zauważyłem pułapkę tego środowiska, że to już nie była kwestia tego, że wow, wejdę do wody, połączę się z naturą i zrobię coś dobrego dla swojego ciała, tylko ludzie wchodzili z zegarkami i mówili, no, może dzisiaj będzie życiówka. Ja też wpadłem znowu w taki schemat, ze świata biegania do różnych innych światów i znowu była ta walka z ego i udowadnienie sobie czegoś. I teraz dla mnie morsowanie polega na tym, że ja wchodzę dosłownie na 30 sekund do lodowatej wody i wychodzę. I więcej mi nie trzeba, bo te 30 sekund jest dla mnie wystarczającą stymulacją do tego, żeby te wszystkie procesy fizjologiczne się w ciele zadziały. Do tego dołączam sobie ćwiczenia oddechowe. Ja po takiej sesji 20-minutowej wychodzę pełen energii i czuję, że dla mnie, dla mojego ciała to było dobry bodziec do tego, żeby wydzielić pewne hormony i żeby się wzmocnić mentalnie, więc te wszystkie korzyści z morsowania wyciągam dla siebie, ale nie potrzebuję spędzać w wodzie kilku minut i robić z tego kolejnego wyścigu, tylko wystarczy mi te 30 sekund plus ćwiczenia oddechowe. A jeżeli się lepiej poczuję, to sobie, jeżeli się lepiej czuję i czuję, że te 30 sekund to za mało, to pozwalam sobie też na siedzenie więcej, ale widzę, że no u mnie taką wartość krytyczną to jest 1,5 minuty. Po tym czasie to morsowanie zabiera ze mnie więcej niż mi daje. Okej. Okay. Mhm. Ale 30 sekund wtedy raz, tak? Czy wchodzisz raz, potem? Raz, dwa. Ale okay. Zazwyczaj raz wystarcza. Mhm. Też bardzo sobie cenię zimne prysznice, które mi ogromnie dużo dały, jeśli chodzi o samopoczucie i jeśli chodzi o poziom odporności, także morsowanie jest super, ale w tym momencie podchodzę do tego na zasadzie, że może raz na dwa tygodnie, krótko, bez takiego dużego szoku dla organizmu. Jedno z narzędzi cały czas, nie? Tak jest. Dobra, Mateusz, pytanie, które każdy u mnie dostaje, czyli twoim zdaniem, jaka jest dobra forma na życie? Recepta na dobrą formę na życie? To jest bardzo wymagające pytanie i pewnie każdy tak odpowiada. Recepta na dobre życie. Żyć w zgodzie ze sobą, słuchać swojej intuicji, odkryć w sobie tego wewnętrznego mistrza i tych narzędzi do tego, żeby to odkryć. Jest znowu mnóstwo i każdy potrzebuje znaleźć swoje. Poza tym nie brać życia na poważnie i traktować to jako jedno wielkie doświadczenie, eksperyment i mieć świadomość tego, że wszyscy umrzemy i że to może być nawet za chwilę, więc w obliczu śmierci, ja lubię bardzo śmierć jako taki nauczyciel rozwoju osobistego, bo jak sobie pomyślę, że jutro umieram, to te wszystkie moje lęki i wątpliwości, które mam dzisiaj, albo te wszystkie moje problemy nagle się stają zupełnie bez znaczenia. Im dłużej żyję, im dłużej rozmawiam z ludźmi, których uważam za naprawdę mądrych, tym bardziej widzę, że trzeba po prostu mieć więcej luzu, nie brać tego wszystkiego na poważnie i więcej się bawić niż myśleć sobie, że życie jest jakimś niesamowicie trudnym projektem. Może takim być, bo to jest trochę tak, ja coraz widzę coraz więcej zależności i wiele z tych zasad pokazuje fizyka kwantowa i to jest już nauka, że nasza energia podąża za uwagą. Jeżeli wierzysz w coś, jeżeli na przykład wierzysz, że czegoś nie zrobisz, to masz rację, a jeżeli wierzysz, że to zrobisz, to też masz rację. I to jest taka bardzo cienka granica, gdzie można przejść z takiego coachingowego bełkotu do prawdziwej mądrości, ale faktycznie tak jest, że w zasadzie wszystkie ograniczenia są w nas i na pewnym poziomie świadomości może być to trudne do ogarnięcia i ludzie zwalają winę na to, że życie jest takie, albo że życie jest trudne, albo że czegoś się nie da, tylko że no niestety to jest ich poziom świadomości, ich poziom przekonań, ich konstrukt świadomościowy, który jak jeden do jednego odpowiada im przekonaniom i myślom i uważam, że w życiu każdy dostaje to, na co sobie zasłużył, albo w co wierzy. I to jest już nauka. I jest taki gość, który się nazywa, z tego co pamiętam, Hawkins, ale nie pamiętam czy Stephen, ale chyba Stephen Hawkins. Gość, który naukowo zbadał i opisał poziomy świadomości i do każdego poziomu świadomości przypisał określone zachowania,
No jak sobie to czytałem, to to mi ściana opadała za każdym razem i no i co? Bawmy się. Świetna puenta. Dzięki wielkie za rozmowę. Dziękuję. Bardzo dziękuję.